Cześć, ja jestem Sarge i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Resident Evil 6. Rozpoczniemy odcinek od pogoni za Ada Wong, czyli to, na czym skończyliśmy ostatni epizod, ale najpierw jeszcze obejrzymy sobie chyba filmik dla przypomnienia, jak do tego doszło tutaj. This is Piers Niven's. Ada Wong is moving south towards the military port, advising all personnel to be on the alert. A właśnie, i musimy teraz gonić Adę, a więc postarajmy się jej nie zgubić. Okej, no i gonimy ją. Nie wiem, czy w ogóle... Aha, tu też muszę ostrzelać ich, kurde. To są ci chławo z Neo Umbrelli, więc tutaj będą nam przeszkadzać z pewnością, żebyśmy się nie dostali do Ady. Ale okej, jakoś postaramy się ich wyeliminować. Kurczę, lata tu mi strasznie celownik, bo Pierce przez cały czas też skręca. Dokładnie. Dobre pytanie. No ale tymczasem gońmy ją jak najszybciej. Kurczę, Pierce, pośpiesz się trochę. Okej. Now we've got you. To się jeszcze okaże, czy ją będziemy mieli. Wow, sporo tutaj beczek wybuchających. Zniszczmy te samochody, które ją otaczają, chociaż kurczę, nie wiem, czy w ogóle coś trafiam. Ajajaj. Przyspieszmy się. Kurczę, ten celownik to naprawdę mi mocno tutaj lata wszędzie. Jeszcze zwłaszcza na Gaussa jest trudno tutaj utrafić. Ale okej, jakoś się postaramy. Dobra, teraz tego. Tak jest. Efektowna scena. Nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistością, bo trudno uwierzyć w to, żeby nagle tutaj ludzie sobie urządzili taką jazdę ostrą. No ja w sumie nie jest to takie nieprawdopodobne, patrząc na różne filmy akcji. Więc nie czepiajmy się za bardzo. Zamiast tego skupmy się na tym, żeby dopaść tą Adę. No, szczycisz się tytułem najlepszego kierowcy w BSAA, ale mógłbyś trochę przyspieszyć, Pierce. Bo naprawdę niedługo ją zgubimy, jak tak dalej pójdzie. Jedziemy dalej. Omijajmy też cywilne samochody. Nie chcemy tutaj, żeby komuś się stała krzywda. Dziwne jest to, że w ogóle w środku takiej epidemii... No, miejmy nadzieję, że się uda, ale... Kurczę, na razie Ada nam ucieka przez cały czas. Okej. Dobra, kolejni. Strasznie ich tu dużo, aż sam się zastanawiam, skąd oni się tutaj biorą. Oj, niedobrze. Dobra, jakoś się udało to przeżyć. Ajajaj. Uważajmy na te pociągi, które tutaj mogą się zbierać. Ale okej, już zjeżdżamy na główną ulicę. No i dobra. Podążajmy dalej za Adą. Jesteśmy już całkiem blisko niej. Kurczę, problem w tym, że ona ma całkiem niezłą brykę. No i co, zgubiliśmy ją? Serio? Pierce, nie popisałeś się. Gdzie ona jest? Ajajaj, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jednak uda się ją jakoś dopaść. Wprawdzie z kampanii Leona wiedziałem, że nie do końca tak ją złapiemy, ale przynajmniej, że na razie jakieś odpowiedzi z niej wyciągniemy. A tutaj nasz Pierce się nie popisał swoją jazdą i pozwolił jej uciec.
Ajajajajaj, ilu ich tu jest? No dobra, postarajmy się wszystkich zlikwidować. Ale jest tu ich bardzo dużo. Okej, wypadałoby jakoś zniszczyć właśnie te pojazdy. Byłoby wtedy łatwiej o wiele. Okej. Jeden z nich ucieka chyba. Czy będziemy go gonić? Chyba raczej nie za bardzo, bo nie jest to konieczne. Ale Pierce, naprawdę mógłbyś się trochę pośpieszyć. Wiem, że niewiele widać, ale jednak czas nas nagli. Naprawdę. Dobra, co my tu mamy? Na razie jest bezpiecznie. O kurde. Jest Ada. Hey, grab your gun. I'm taking the wheel. Dokładnie. Hang on, I'm taking a shortcut. There we go. She's not getting away again. Okej, okay, Chris się wkurzył, bo Pierce sobie nie najlepiej radził z jazdą. Teraz mam nadzieję, że nam się uda lepiej ją dopaść. Okej, okay, nawet szybciej nie mogę. Od czasu do czasu mogę użyć dopalacza, jeśli ten taki czerwony okrąg mi się... Wow! Mi się napełni. O, właśnie teraz mogę użyć dopalacza. Ojejku, muszę uważać. Kurczę, strasznie mi odjęli energii. Ajej, jak ja mam tego unikać? Kurczę, kiedy ja jeździłem, to lepiej strzelałem. Come on, o co tu chodzi? No dobrze. Czy to się uda w ogóle przeżyć? Dawaj, Pierce, strzelaj go, no kurczę. Czuję się, jakbym ciągle obrywał, a nie mógł nic na to poradzić. No jedź szybciej, kurczę, wolno ten samochód jedzie strasznie. No, dawać, dawać. Serio? Ale jakim cudem ja cały czas trzymam gaz do dechy? Kurczę, coś tu nie tak chyba robiłem. No dobra, to jeszcze raz spróbujemy. Dobra, dopalacz w takim razie. Wow! Okej. Pośpieszmy się, pośpieszmy. Ja tu mam cały czas gaz wciśnięty do dechy, nawet nie zwalniam praktycznie na zakrętach. Może za bardzo dawałem tutaj się ostrzelać i dlatego. Już momentami ja nie wiem, czy to jest możliwe, żeby, kurczę, jakoś unikać tych rakiet, ale okej, spróbujemy. Wow, wow, wow. Dobra, teraz się trochę bardziej trzymamy ich. Dobra, postaram się jakoś, nie wiem, rzucać tym pojazdem na boki, żeby nas nie trafili, ale nie wiem. Okej, trzymajmy się trochę właśnie bardziej z boku. I znowu dopalacz. Spróbujmy się zbliżyć. Ajajajajaj. Duży zakręt. Ale okej, teraz chyba jestem bliżej niej niż wcześniej, bo wtedy to było około 400 metrów. A teraz jednak trochę ponad 100. Mam nadzieję, że się uda ją dopaść. I jeszcze raz dopalacz. Ciekaw jestem w ogóle, jak w takim pojeździe może być zainstalowany dopalacz, ale mniejsza o to. Dobra, trzymajmy się z boku, żeby nas nie trafili. Ajajaj. Oj, niedobrze, niedobrze. HQ to Alpha. We've spotted an aircraft carrier of unknown origin in the harbor. Shadow we've picked up indicates it might belong to Neo Umbrella. Oj, niedobrze. Jakiś okręt jest i podejrzewam, że tam się chce udać właśnie Ada Wong. Więc musimy jej przeszkodzić w tym, żeby tam się dostała. O kurczę, kolejne samochody. Dobra, weźmy dopalacz, wyprzedzimy je. Mam nadzieję przynajmniej. Aj, nie za bardzo się uda. Kurczę, ale co robi Pierce? Niech on wreszcie się zabierze za strzelanie porządne. Okej, to skaczemy w takim razie. Thank you.
No dobrze, to była emocjonująca sekwencja, która wprawdzie nam nie zajęła zbyt wiele czasu, ale naprawdę właśnie dostarczyła nam sporo emocji. Już byliśmy bardzo blisko Ady, zobaczyliśmy ją przy nieco zniszczonym samochodzie, ale chyba wygląda na to, że Chris stracił niestety przytomność, więc mamy sporego pecha w tym przypadku. No i tak, wiem, że odcinek trwał krótko, bo tylko nieco ponad 10 minut, ale w tym momencie jednak zakończymy, dlatego że chciałbym jednak zakończyć odcinek na końcu danego rozdziału. A ponieważ mamy teraz, prawdopodobnie kiedy oglądacie tę wiadomość, znaczy ten film, to mamy teraz weekend, więc w weekend pewnie otrzymaliście większą dawkę odcinków, więc mam nadzieję, że też wybaczycie mi to, że ten epizod jest krótszy. Kolejne oczywiście już będą miały standardową długość około, nie wiem, około 25 do pół godziny, tak więc wyczekujcie kolejnych epizodów, a ja wam tymczasem dziękuję za uwagę i właśnie do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!